Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Filipiny zacieśniają relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Całkiem niedawno ten kraj udzielił amerykańskim wojskom dostępu do swoich kolejnych baz wojskowych, a teraz prezydent tego państwa twierdzi, że ten ruch może stać się przydatnym w razie chińskiej inwazji na Tajwan. No i tutaj oczywiście trzeba tutaj podkreślić, że Filipiny są sojusznikiem Stanów Zjednoczonych od niemal 72 lat, a 9 lat temu, w 2014 roku, oba państwa podpisały bardzo ważne porozumienie, tak zwane porozumienie o wzmocnionej współpracy obronnej. Na jego mocy właśnie Stany Zjednoczone uzyskały dostęp do części filipińskich baz wojskowych. W lutym bieżącego roku podpisano kolejne porozumienie, które dało Amerykanom dostęp do kolejnych 4 baz na Filipinach. Natomiast w ubiegłym tygodniu musimy sobie zdawać sprawę, że również tutaj doszło do kolejnych bardzo, bardzo ważnych wydarzeń. No, między innymi prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. odwiedził Waszyngton, gdzie rozmawiał na temat filipińsko-amerykańskiej współpracy. Rozmawiał także z prezydentem Joe Bidenem. No i tutaj też warto zauważyć, że początkowo ta współpraca w ramach tej wzmocnionej współpracy obronnej miała zapewniać amerykańską pomoc w razie wystąpienia katastrof naturalnych na Filipinach, ale teraz dochodzi do tego dodatkowy aspekt, czyli kwestia wzrostu napięcia w cieśninie tajwańskiej. No i tutaj też trzeba zauważyć, że prezydent Marcos Jr. podkreśla, że bezpieczeństwo Filipińczyków, także tych żyjących na Tajwanie, jest bardzo ważne, że kwestia bezpieczeństwa w ogóle w cieśninie tajwańskiej jest dzisiaj strategicznym problemem, no i strategicznym wyzwaniem w ogóle też dla Filipin. No i te bazy wojskowe amerykańskie, które działają w ramach umowy amerykańsko-filipińskiej, miałyby się także okazać przydatne, gdyby doszło do inwazji Chińskiej Republiki Ludowej na Tajwan. To jest bardzo ważna wypowiedź, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że Filipiny od czasu właściwie prac Alfreda Mahana, czyli można powiedzieć ojca amerykańskiej geostrategii, no stanowią jeden z bardzo kluczowych, newralgicznych takich obszarów na tej mapie geostrategicznej Stanów Zjednoczonych. Zresztą Alfred Mahan w swoich pracach wyraźnie zaznaczał, że kontrola nad Filipinami to jest jeden z elementów utrzymywania mocarstwowej pozycji Stanów Zjednoczonych. No i nie dziwi oczywiście fakt, że od blisko 72 lat Filipiny są tym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Też trzeba wspomnieć o tym, że w tym roku, zgodnie z decyzją władz w Manili, Filipiny mają dołączyć do Stanów Zjednoczonych, do Australii, do Japonii i do Korei Południowej, czyli do tych państw, które patrolują wody Morza Południowochińskiego. No oraz też bardzo ważna zapowiedź, tutaj prezydent Marcos wspomniał o tym, że rozważane jest zawarcie trójstronnego porozumienia obronnego USA, Japonia, Filipiny. To niewątpliwie bardzo ważna zapowiedź. Tu oczywiście ta filipińska współpraca ze Stanami Zjednoczonymi niewątpliwie może budzić obawy o stosunki z Chinami, które są przecież największym partnerem gospodarczym Filipin. No i też trzeba jasno powiedzieć, że amerykańsko-filipińska umowa z lutego bieżącego roku bardzo nie spodobała się w Pekinie, który uznał to za działania podsycające napięcia w regionie. No, tutaj prezydent Marcos twierdzi, że rozmawiał na ten temat z chińskim ministrem spraw zagranicznych, że miał go zapewniać, że ta współpraca w ramach tej wzmocnionej współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi ma służyć jedynie celom obronnym, no ale widzimy podobne ruchy podejmowane w regionie nie tylko zresztą przez Filipiny, ale także przez Australię. Także wspominałem wielokrotnie o tym zacieśnianiu relacji właśnie australijsko-amerykańskich czy australijsko-brytyjskich. Wiemy o tym pakcie AUKUS, no ale także ten nowy strategiczny przegląd obronny australijski, który omawiałem zresztą w podcaście geopolitycznym, jasno pokazuje, że
to Chiny są największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa Australii i coraz częściej jest to expressis verbis, wprost po prostu mówione przez stolice państw regionu, stolice państw w tym szeroko pojętym regionie Indo-Pacyfiku. Widać, że Stany Zjednoczone zacieśniają relacje ze swoimi partnerami, junior partnerami, że przyjmowana jest coraz bardziej antychińska retoryka w tym zakresie, no i moim zdaniem ten proces będzie postępował. Dziękuję Państwu za uwagę.